zaprezentuję zestaw, który używam do dalekiego łowienia. Mówię tutaj o dystansie 70 metrów plus. Mocna wędka i przede wszystkim długa. Tutaj mam akurat wędkę 4-metrową. Uważam, że poniżej nie ma co zjeżdżać, ponieważ nie nadamy takiej prędkości początkowej koszykowi. Duży kołowrotek, na który nawinięta jest plecionka. Na dużej odległości brania raczej są pewne, ale jednak ten dystans robi tutaj różnicę, dlatego nierozciągliwa plecionka uważam, że w tym przypadku jest obowiązkiem. Konieczny też jest przypon strzałowy, który zabezpiecza nam koszyk przed zerwaniem. Jeżeli byśmy samą plecionkę używali, to po prostu ona się przetrze z czasem i zerwiemy koszyk. Dlatego ja używam przyponu konicznego, czyli żyłki przyponu, który wycienia się liniowo. Tu, gdzie zawiązujemy przez go do plecionki, mamy 0,22 i końcówka jest na 0,28. Do dystansu nie boję się dawać nawet większej odległości, większej długości przyponu, dlatego zużywam go całego, czyli mam 12 metrów strzałówki nawinięte. Zestaw oczywiście jest zakończony skrętką. Tutaj mam akurat, tutaj mam gumowy stoper, można jeszcze dla bezpieczeństwa założyć steel. I co ważne, koszyki. Koszyki oczywiście do dystansowego łowienia. Ja w tym przypadku bardzo lubię horizony, które świetnie latają. I co ważne, jest dosyć spory wybór, dlatego jeżeli potrzeba, warunki wieczne się zmieniają, mogę w każdej chwili dołożyć te 10 gramów. Jeżeli chcę więcej wrzucić zanęty, to mogę sobie po prostu wziąć troszeczkę wyższy, czyli więcej oczek. Więcej mi wejdzie tu automatycznie towaru i jeżeli jest taka potrzeba, to wtedy gdyby, żeby lepiej zatrzymać w łowisku. I oczywiście przypon, to już tam wedle uznania, ale też raczej stosuję grubsze, bo uważam, że im dalej łowimy, tym ryby są mniej ostrożne, więc możemy sobie pozwolić na grubsze łowienie. Tak więc zachęcam do dystansowego łowienia.